Siemanko, ja jestem XJJoke i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Elden Ring. Moi drodzy, jak zawsze towarzyszy mi w podróży Monsu Ninja. Siema. Okej, trochę to nie pasuje do twojej postaci, ten ruch, taki niewieści. To dajmy 5 minut i za chwilę wracam. No, i co jeszcze chciałem... Aha, no i oczywiście kontynuujemy naszą podróż po płaskowyżu Altus. A przed chwilą tak naprawdę wróciliśmy z góry Gelmir. Chyba dokończyliśmy, tak, zwiedzanie góry Gelmir, więc... Super. Więc lecimy. A, i by the way, od razu ledwie się połączyliśmy, tam jeszcze chwilę gadaliśmy, jakieś tam pierdółki odnośnie tego, gdzie będziemy iść. I oczywiście, co było? A tak, no. Ukrwawe, co? Co ty masz tutaj za umiboza? No, kurde, nie to. O. Dobra, dobisę, prawie całego zabił, a ja dobra, dobisę. Dobra. Ty słyszysz te dźwięki? Czekaj. Stój na chwilę. Nie ruszy się. Takie rechotanie jakby, nie? Czy coś? No. No, słyszę. Ja pierdzielę. No co, pewnie te... psiaki. I mój Boże. No kurde, żeś mi odsunął, ja pierdzielę. Ja tutaj się zasadzam na mój bozu, żeby go... uciszyć, bo narzeka, że ci jakieś odgłosy wydają, a ty... Wróciło nagle, skurk państwo. Kso. Pieska pominąłeś? Pewnie przybiegł. A ty wejście ominąłeś. Nie, ja nie ominąłem wejście, tylko czekam na ciebie i przy okazji zbieram skarby, które tutaj są. O, to jest boss! No? Mam tę złotą mgłę. Co to jest? Krwawe szczątki. O, co to jest atak? Wolę... A, wolę nie ryzykować, ale okej. Okay. A, to nabija krwawienie, o kurde! O, to niezła magia! Ty, to dalej nabija krwawienie, kurde, kiedy to zniknie, ja pierdziu! That's sick! Dobra, i... w środku co? Krwawa... Helixa... What? Nie, wyposażenie? Wait. Co jest ta krwawa Helixa? O, jest. Dobra, ja nie mam tyle zręczności, aby to
poprawnie używać, ale... A tak to wygląda. A, fajny mieczyk. A, taki rapier, okej. Co? A, takie... Okej. No, generalnie dobra. Jakoś tam... wygląda sobie. No dobra, moi drodzy, no to co? Widzimy się właśnie gdzie? Ja się jestem pod wejściem. Na górze schodów, jak coś. Okej, czekam, aż się twój znak pojawi i widzimy się już przy ponownym połączeniu. No dobra. Zespół ponownie skompletowany. Tak, wyjęcy momencik. Ja jeszcze tutaj słyszałem jakieś właśnie odgłosy, czy to są te... psy, czy co to koniec końców jest? Ja to już wszyscy widzę. Faktycznie trochę psychodela... Pewnie coś na dole się bawi z nami. Być może. Faktycznie taka lekko psychodela, ale no to są uroki przecież tej gry. Kurde, nie tak chciałem. Wow, ej. Ty, panu. Trochę... niezgodnie z planem to poszło. Za bardzo mi poszło na tego, na którego namierzyłem. Chciałem tak trochę to inaczej rozegrać, ale no cóż. Bywa i tak. Ktoś się nie bał i zarąbał skrzynię. No super. Ty zarąbałeś skrzynię. Przyznaj się. O! Dniowy hełm. I żwir. Po co mi żwir? Pewnie masz rację, ale tak mało korzystamy z tego. My to otwieraliśmy już? Co otwieraliśmy? Nie. Te skrzynie, te karawany. Nie? Nie, nie. No to... Zajmijmy się tym. O! No i nie dał mi się kuźwa pobawić z moim. Miałeś swojego tam! Czego się po mojego wtrącasz? Za szybko padł. Dobra. Zobaczmy, jaką brońkę tutaj znajdę. No. Wielkie gwiazdy? Seriously? Okej. Co? Ten rycerz jeszcze tam żyje? Jo. Nie wiem jakim cudem, ale... jeszcze żyje. Dobra. Byłem przekonany, że on padł, a później tak kątem oka patrzę. Kuźwa, on się jeszcze rusza. Ale sam widziałeś, na ilu został HP, nie?
Jak go biłeś? Ja ci powiem szczerze, że już nawet nie widziałem ich, jego hapsa, nie? Czekaj, gdzieś ty pobiegł? No, widzisz mnie na kompasie, gdzie jestem. No właśnie. A tu, dobra, tutaj wydawało mi się, że gdzieś do góry pobiegłeś. Dobra. Łaska odkryta. Fajne młyny. A no. Kurde. Szlak. Jestem żuk. Dobra. Jest opanowane, spoko. Ochrona złotego drzewa. Nie, już wolałem podbiec, nie? No i dobra, no i dochodzimy do momentu, że tu były dwie drogi przyjścia. Albo tutaj przez ten las. Aha. Sam widzisz. Albo od tego mostu, od Gelmir, nie? Aha, a co to jest jeszcze za wieniec jaki na tych drzewiach? Widziałeś to? Powiedz, że to widziałeś. No, to coś tam widziałem. Jak pięknie misnąłem te... Dwie biegły, ja wbiłem w środek, żadnej kuźwa nie trafiłem, nie? A przycisnąłem się po prostu jak główka od szpilki. Ja pierdziele, nie? Wszystko są zebrałem, ja. Tutaj skaczą, a tańczą. Czekaj, nic nie rób, dobra? Nie no, możesz podejść na spokojnie. Oho. Można już bić czy nie?
Wow! Co ty mnie zrobiła? A, czyli po prostu chciałeś sobie z nimi potańczyć, o? Tak, oczywiście. Ha, ha. Dobra. To jest jeziorko pełnych tropów. Dobra, czekaj, bo jeszcze tu miałem jakiś skarb. Gdzie jest jezioro pełne tropów? A, tu. Jeszcze go dziabnąłem, chociaż coś. Widzę walną oślep. Aha, prochy wielkiego szczura. No dobra. Czy będę mógł sobie gryzania przyzwać? No to co? Co by tu szukasz, powiadasz? No. Wyglądam na sto... O. Coś na kamieniach jest. Tutaj, o. Gdzieś ty jest, tu. Ho. Tutaj ktoś na kamieniach stoi jakiś, o. To niestety kolega nam spadł. I... okej. Jego właśnie szukałem. No spoko. No to ja go znalazłem. W każdym razie... jego set zdobyty. O, a tutaj co to jest? Jakiś NPC, tak? Jakiś... NPC... Słonecznik, tak? Dobra, gadaj. Złota maska, dokładnie. Aha. No i co? I nic. Pokazuję w górę. Zaczyna stolicę, jo? Co z nim zrobić? Nic? Nic. Tak po prostu tutaj stoi i pokazuje, tak? O, to jest właśnie rozpoczęcie questu. Okej. Okay. Pamiętasz tego mnicha, co był w okrągłym stole? Czy coś w tym stylu? W stole utraconej łaski? No, coś takiego było, no był ktoś taki, no. No. To jemu musisz powiedzieć, że on tutaj
Aha! To spoko. No właśnie, też tak coś słyszałem. No jo, musiałem zahaczyć kuźwo o skałę. Odklikać. Pięknie wymierzony cios. Kolejna łaska, no to chyba... Jakie my kółko zrobiliśmy? No takie dosyć duże kółko żeśmy zrobili, moi drodzy, no... Myślę, że wystarczające, żeby zakończyć ten odcinek. Mówiąc szczerze, nie spojrzałem, o której dokładnie zaczęliśmy, więc mam nadzieję, że czas jest odpowiedni. Tak więc, moi drodzy, jeżeli jesteście ciekawi, co dalej będzie nas czekało jeszcze na płaskowyżu Altus, a jak widać zbliżamy się do kolejnego miejsca, które odkryje nam mapa, to bądź oczywiście na bieżąco z tą serią Zagrajmy. Nie zapomnijcie też o tych, które obecnie publikuję na swoim kanale, a także przejrzyjcie te, które już na nim opublikowałem. A także oczywiście pamiętajcie o serii poradników Warframe, gdyż gra cały czas się rozwija i w momencie, kiedy to nagrywam, to dosłownie kilka dni temu wyszła nowa aktualizacja z nową zawartością Anioły Zarimana, więc warto sobie przejrzeć, jakie wprowadzono zmiany, co dodano i ogólnie, żeby być na bieżąco. A tymczasem wielki dzięki za oglądanie, zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć!